Dzień dobry, witajcie na kanale GraNaKompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Pure Farming 2018 i proszę Państwa, znajdujemy się tutaj przy polu tym większym takim, na którym kiedyś była pszenica. W tym momencie pracownik sadzi ziemniaki. Natomiast my w dniu dzisiejszym, słuchajcie, ogarnijmy sobie może jednak tę pożyczkę, o ile damy radę w ogóle cokolwiek tutaj z tą pożyczką zadziałać. Sprawdźmy sobie, jeżeli chodzi o kwestie związane z naszą farmą, funkcjonalności, to nie to, tutaj sklep z pojazdami to nie to, o, aplikacja bankowa, no i dobra. Suma 275 tysięcy euro, aktualna wysokość raty, o cholera, zaciągnij pożyczkę. No to ładnie, a dlaczego spłać raty? Aha, to w ten sposób, dobra. A zaciągnij pożyczkę, 50 tysięcy, liczba rat. Kurde, na ile ja to mogę rozłożyć? Na 30 rat i tu jeżeli bym wziął, załóżmy 150 tysięcy... Albo 200, zobaczmy, a 189 tysięcy mogę jedynie. Dobra, liczba rat 30, maksymalnie, zaciągnij. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie splajtuję przez to, ale chodźmy, słuchajcie, kupić tę farmę solarną i zobaczymy, co później będziemy w stanie dalej ogarniać. Myślę, że też o ile gra nam na to pozwoli i te wszystkie misje, które tutaj mamy, to wydaje mi się, że powinniśmy móc też zakupić wiatrak, ale czy tak będzie naprawdę, no to nie wiem. Na razie biegniemy, słuchajcie, dokonać zakupu farmy solarnej. Farma, która, znaczy kup farmę solarną, no właściwie to panel niż cała farma, natomiast no, wydaje mi się, że może jako tako na tym wyjdziemy. Finansowo, docelowo. Oczywiście tutaj prace polowe są bardzo potrzebne. Prawdopodobnie trzeba będzie też zakupić maszynę do zbioru tych ziemniaków, bo nie posiadamy, a na to też pieniądze są potrzebne. No i teraz tak, kup za 50 tysięcy euro. Proszę bardzo. Poziom rozbudowy, ok, kup. Elegancko, odblokowane osiągnięcie, zielona energia, a to całą tę farmę. A, to takie, o, takie tutaj, czyli za jednym zamachem, czy jak to teraz będzie wyglądało? A no tak, no dobrze, to teraz każą nam się udać w pobliże wiatraka, zobaczymy jak tam będzie sytuacja wyglądała, no mam nadzieję, że mnie nie zaskoczą, jeżeli chodzi o finanse, ponieważ wolałbym jednak za dużo nie wydać. Ciekawy jestem, czy ta farma solarna jednak przyniesie jakieś konkretne pieniądze, czy to będzie... takie sobie, nie? Bo 50 koła, słuchajcie, wydać to, no to nie jest o taką lekką rączką, aczkolwiek to w tym momencie tak wyszło. Tak to wyglądało. Tutaj pola jeszcze mamy, wartość 7,5 tysiąca euro. Zastanawiam się nad kolejnym ciągnikiem. Tu też jest problem taki, że ten ciągnik jest potrzebny. Tutaj 13 tysięcy euro, kolejne pole, pole numer 37. Tam pracownik sobie ciśnie, ładnie, niech sobie ciśnie. Natomiast zobaczmy, jak tutaj wyjdziemy, jeżeli chodzi o ten wiatrak. Ile oni krzykną za niego? Udaj się w pobliże wiatraka i kup pierwszy wiatrak. A, to wiatrak 4,5 tysiąca kosztuje raptem. No to dobra. Ok, poziom rozbudowy 4,5 koła. Osiągnięto poziom drugi, awans postaci. Elegancko. Elektrownia wiatrowa numer 1. Ok. No dobrze. I teraz co? I jak tutaj sobie podejdę, tak, to twoja własność. Fajnie. Zobaczmy teraz maile, przeczytajmy, zobaczmy co tam na ciapciali. Odblokowana nowa lokacja. A, to za chwilę, ale farmy solarne. Zobaczmy, jak tutaj będzie to wyglądało. Aha, o północy każdego dnia finanse będą uzupełniane poprzez przelew. No dobra. Mam nadzieję, że konkretne pieniądze. Dobra, dalej wiatraki. Wiatraki, no to też. Zyski wpływają prosto na Twoje konto na koniec każdego dnia. Postawienie pojedynczego wiatraka nie jest co prawda zbyt kosztowne, ale też nie przekłada się na jakieś szalone zyski. Dopiero cała farma wiatraków pozwoli wygenerować odpowiednią ilość energii i przyniesie zauważalny dochód dzienny. No... Możemy sobie pozwolić na to, żeby więcej wiatraków postawić. Czemu nie? Farmerstwo ekologiczne. Pabellus, wspaniale, zbudowałeś swoją pierwszą farmę solarną i postawiłeś swój pierwszy wiatrak. Można powiedzieć, że farmerstwo ekologiczne jest bardzo przyjemne, ale też bardzo kosztowne. To, w co będziesz inwestował, zależy wyłącznie od Ciebie. Ja tylko przedstawiam Ci wszystkie możliwości. Okej, dostępny nowy obszar. Przelot do drugiego obszaru jest już dostępny. Możesz rozwijać swoje gospodarstwo również tam. To świetna wiadomość. Od tej pory posiadasz także dostęp do centrum logistycznego, dzięki któremu możesz spróbować swoich sił na innych kontynentach elegancko. I mamy nową lokację odblokowaną. Każda odblokowana lokacja to okazja do nawiązania kontaktów na obcym terenie oraz możliwość pogłębienia umiejętności w użytkowaniu maszyn rolniczych. To pozwoli Ci na poszerzenie Twojego gospodarstwa o inne kraje. Po każdej pierwszej wizycie w nowym miejscu i nawiązaniu kontaktów otwierasz korytarz handlowy, dzięki któremu będziesz mógł eksportować produkty rolne za granicę. No to fajne jest. To fajne jest. No kurde, ciekawe, ciekawe. No dobrze, ale my tu gadu, a myślę, że jednak te kolejne wiatraki to też będzie całkiem przyjemne, jeżeli zakupimy. Tym bardziej, że drogie to nie jest. Elektrownia wiatrowa numer 2. Tak jest, za 4,5 tysiąca euro. Nie jest to zbyt kosztowne, więc możemy sobie na to pozwolić. No 4,5 tysiąca euro, jeden wiatrak, no na co mi jeden wiatrak, kuźwa, tak? Zresztą no oni sami napisali, że dopiero cała farma to jakieś wymierne korzyści da. Dobra. No widzę, że tutaj ostro trzeba inwestować. Ale czy nie ma dla przykładu więcej farm... Czy nie ma więcej farm solarnych? To mnie interesuje. Ja oczywiście też dosłownie wszystkich nie wykupię. Elegancko, kolejny. Ja też dosłownie wszystkich nie wykupię, słuchajcie, bo potrzebuję też pieniądze na inne rzeczy. Natomiast jeszcze tutaj ze dwa chyba możemy kupić. Tam jeszcze jednego, aczkolwiek ile ich tu zostało? Trochę ich tam jeszcze jest. Co prawda tam jest jeszcze jedna farma solarna, która by mnie interesowała. Może to by rzeczywiście pomogło jakoś spłacić te kredyty. Aczkolwiek 50 tysięcy euro, zostałoby nam 70 tysięcy, coś takiego. No dobra, sprawdźmy to. Sprawdźmy, jakby to generalnie miało wyglądać, proszę Państwa, jeżeli zakupiłbym jeszcze tę tutaj farmę solarną. Czemu nie? Dlaczego ja wszędzie z buta biegam, kuźwa? Mam pick-upa, no jo. A tutaj mamy pole gotowe do zbioru i to jest jęczmień. Za 53 100 euro, pole numer 40, ale no, na spokojnie. Może jakiś taki zysk pasywny, dzięki któremu będziemy mogli generować właśnie pieniądze, a nic przy tym nie robić, bo wydaje mi się, że to też nam się opłaci. Zobaczmy, czy to będzie to? Tak, panele słoneczne kupmy sobie. No i dobra, elegancko. I myślę, że dwie takie farmy solarne jak na razie to świat i ludzie wystarczy. No i teraz możemy, powiedzmy, no gdzie byśmy mogli pójść? Do pick-upa, załóżmy. Samochody. Ciach. Dobra. I ja proponuję, żeby może podjechać, słuchajcie, do sklepu i ogarnąć temat kolejnego ciągnika. I wydaje mi się, że też kupimy sobie Zetora. Kurna, chłopie, ale to znosi. Ja pierdykam. Dopierdziela normalnie ten Mitsubishi L200. O. ale zapieprze i to całkiem... O, ty panie! No tak, Pabellus jak coś nie przygrzeje, to nie jest sobą. Przyjechał normalnie jak na dyskotekę kuźwa wiejską, do remizy. Dobra, zaraz rozeznamy się w ciągnikach, zobaczymy. Kup maszynę. No i interesują mnie ciągniki. I teraz tak, co my tutaj byśmy mieli? To jest Zetor Major HS80, ciągnik średni. Tutaj byśmy mieli takie tu oto. O, ten kosztuje 29,900, dobra. To jest ciągnik gąsienicowy lekki. Mnie potrzeba... O, takie coś, tak? Lindnera. Geotrak 134 EP, ciągnik ciężki. Niewiele jest prac, którym mógłby nie podołać. 144 konie. No okej. Tutaj mamy Zetora Forterra 150. To też jest ciągnik ciężki. Ten jest tańszy. Za 53 000 euro. I wydaje mi się, słuchajcie, że chyba ten będzie dobrym pomysłem na zakup. Bo nie widzę nic ciekawszego. Znaczy ten 163, 147. Niewielka różnica. Różnica 6000. Dobra, zobaczmy tam dalej jeszcze. McCormick. A tu Deutz-Fahra można byłoby też za 50. Tylko zaraz, ten ma 164, a ten Zetorek 163 jest droższy. Tak? Wiecie co, może tego kupimy jednak, co? Z wielozadaniowym ciągnikiem, który łączy komfort z funkcjonalnością, sprawdza się przy różnych pracach na farmie. Dobra, tego bierzemy za 50 000. A, masz za niski... A, dobra, kuźwa, ja muszę ciągle patrzeć na te poziomy. Czyli ja generalnie nie jestem w stanie żadnego ciężkiego ciągnika zakupić, tak? Ale tego mogę, te Forterę. Tego nie mogę, bo to poziom trzeci, ale ten ciągnik ciężki jak najbardziej, za 53 000, tak? Ewentualnie ten za 65 koła. Tylko czy mnie się to opłaca? Zetor Proxima HS120. Wiecie co? Może jednak tego Zetora Forterkę byśmy wzięli. 147 koni. No szkoda, że nie można tych wyższych modeli kupić. Ale ten ciężki ciągnik myślę, że też się sprawdzi. No to dobra, kupujemy go. Akceptuj. I dodatkowo ja bym chciał zobaczyć kwestię tutaj jeszcze pługów. Bo pługi... A, kurna, też nie dam rady, bo poziom trzeci. I tutaj szósteczka, liczba skip, a tutaj 4. To niewiele mi to pomaga, a 12 dopiero od 5 poziomu. No to trzeba sobie jakoś radzić. Tak samo z kultywatorem, też nie jesteśmy w stanie, no ale dobra, to nic. A, jeszcze chwileczkę, moment, jeszcze na chwilę muszę wejść, bo uprawa pól i czy jest jakaś maszyna do zbioru ziemniaków? O, model kartofel, kombajn do ziemniaków, o właśnie. Ciągnik gąsienicowy ciężki, ciągnik ciężki i to kosztuje 35 500 euro. Koźwa. To trochę słabo teraz wyszło. Ale ciągnik średni to też by się nadał. Kombajn przeznaczony do zbioru ziemniaków. No będziemy musieli sobie ogarnąć to, czy ja jeszcze mogę wziąć jakąś pożyczkę, czy już nie. Zaciągnij pożyczkę. Zobaczmy. Mógłbym 55 000... A, więcej mogę nawet. A, to takie kurna chocki klocki tutaj. Wy mnie namawiacie, łobuzy, do takich niecnych rzeczy. No dobrze. Sklep. A to... uprawa pól. Tak? Czy to nie tu było? Tu było. Dobra, i to bym mógł kupić. Maszyny do kombajn do ziemniaków. Ok. A to jest co? To jest siewnik. Dobra, no to mnie ta maszyna do ziemniaków, ten kombajn nie jest potrzebny. Pojemność 5000. Mam nadzieję, że to będzie wszystko, czego potrzebujemy. No bo i tak te ziemniaki musimy zabrać, nie? Więc akceptuj. 82 000 zostało. W razie czego... O, a czekajcie, a jeszcze coś. Patrzcie, kurwa, no nie wyjdę stąd. Transport. Zobaczmy. Tutaj mamy ciężarówka do transportu towarów sypkich. Pojemność to 14 000. I myślę, że taka ciężaróweczka też by się przydała. Tylko że cholera, wypultam się z pieniędzy i to tak dosyć ostro. Natomiast tutaj ciągniki siodłowe to nie na nasz poziom. Zresztą ta ciężarówka to też nie. Niestety, poziom trzeci. Musimy osiągnąć poziom trzeci, słuchajcie, żeby coś z tego wyszło, ale mamy, proszę Państwa, nowy ciągnik i dodatkowo mamy kombajn, więc do ziemniaków, więc bardzo dobrze. To się oczywiście przyda, bo już niebawem zbiór ziemniaków i takie coś jak najbardziej na propsie. A synu byś właśnie ruszył. Fajnie zestaw wygląda, cały czerwony. Nawet chyba lepiej, że kupiliśmy tego Zetora, niż jakbyśmy mieli kupić zielonego Deutz-Fahra, bo tak kolorystycznie by nie pasowało. Ale to kolorystyka oczywiście, proszę Państwa, to nie wszystko, bo przecież jeszcze parametry danej maszyny są dosyć istotne. O, moi drodzy, ale kurde, przyhamowałem. Słuchajcie, generalnie rzecz ujmując, ziemniaki są posadzone na 3 polach. Szafirek się znalazł, dlatego tak ostro hamowałem. I dodatkowo, słuchajcie, no trochę tam maszyn nabyłem, ale to, co teraz się dzieje... O, ty... No poważnie? No to już trzeba być pokraką. To, co teraz się, słuchajcie, dzieje, to biorę pick-upa ze względu na fakt, że mamy przede wszystkim rzeczy w szklarni do zebrania, no i trzeba to ogarnąć. Ależ on zapierdziela normalnie. Tylko która to moja szklarnia jest? To była chyba ta, nie? Teraz to ja już nie wiem, ja się gubię. Nie, to nie jest moja szklarnia. Więc trzeba podjechać gdzie indziej. Ta szklarnia to była gdzie indziej. Słuchajcie, generalnie mamy ziemniaki posadzone, bardzo ładnie tutaj wszystko ogarnięte jest i rzecz jest tego typu, iż nawiozłem tutaj te pola, wszystkie tak naprawdę, wszystkie 3, więc tutaj jest ogarnięte. Mam też opryskiwacz, ale jak na razie no nie pryskam, czekam jeszcze. Podjedziemy sobie pod szklarnię, zobaczymy co tam się ciekawego dzieje. A dzieje się to, że mamy pomidorki i to mamy pomidorki... Aha, w tej konwencji to tutaj się ogarnia. Okej. Pytanie, gdzie ja to mogę przechowywać? Czy ja to gdzieś tutaj mogę przechowywać te pomidory, bo jestem bardzo ciekawy. Ale to nie tylko, słuchajcie, to... Czekajcie, bo cię pogubiłem lekko. Tędy pojedziemy. To nie tylko to, słuchajcie, bo jeszcze zajrzymy sobie tutaj do kurników, do kurnika w sensie, bo tylko jeden jest, i do królikarni. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Bo ponieważ króliki powinny być już duże. Ja dokupiłem oczywiście tutaj królików. Jeżeli chodzi o energię odnawialną, to mamy ponad, słuchajcie, 5000 dochodu, ale rata to 10 koła, więc to jest zdecydowanie za mało. No i przydałoby się tutaj doinwestować jeszcze, zdecydowanie doinwestować. Dobra, mamy te króliki, jest ich 25, w związku z tym, co ja mogę z tym zrobić? Mogę je sprzedać. Jeżeli je sprzedam, to za jaką kwotę? Okej. Króliki. Wszystkie. I to będzie, o cholera, 1000 euro jedynie. No dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Kury, 5 euro sztuka, ale to nie chcę kur sprzedawać jak na razie. No dobrze, to tak to wyszło, tak? Czyli my 5 euro, słuchajcie, za sztukę zarabiamy? No dobrze, ogarnijmy sobie tutaj jeszcze te 25 królików ponownie. Nie wiem w sumie ile my tam... Cholera, powiem szczerze... Niezbyt opłacalne te króliki są. Tak szczerze powiedziawszy. A jak tu by wyszło z pomidorami? I czy ja je mogę gdzieś przechowywać? No to jest największe moje zmartwienie. Gdzie tu przechowywać pomidory? Ha, kurde. To jest problem. Natomiast zaraz wyczaję to sobie na, może na mapie. Gdzie można by było pomidory w ogóle sprzedawać? Sprzedaż pomidorów. Skup artykułów spożywczych. No i się sprawa wyrypała. Teraz tak, jeżeli ja to sobie zaznaczę, to co? To ja będę miał znacznik na minimapie, czy ja jeszcze jakieś specjalne tutaj operacje musiałbym wykonać? Ciekawe, bo nie wiem. Aczkolwiek my jesteśmy tu i musimy prosto przejechać tu. Sprawdźmy, jak to niby ma funkcjonować. No i jadymy, zobaczymy. Nie zaznaczyło mi to, co prawda, na mapie, bo mi cały czas zaznacza tam ten punkt, ale wydaje mi się, że to jest chyba tutaj ten fuder, wiecie? Zerknijmy szybciutko na mapkę. Tak, to jest najwyraźniej to. Skup artykułów spożywczych 1. No dobra, no weźże się kuźwa zamknij. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Czy rzeczywiście. Sprawdźmy to. Sprzedaj, tak, mogę. 651 euro za to, co żeśmy tutaj przywieźli. Okej. Dobra. Coś takiego. No dobra, można i w ten sposób, nie? Pytanie, co z chwastami tutaj na tych moich polach, ze względu na fakt, że no, ten opryskiwacz kupiłem i chciałbym z niego korzystać, nie? Bo jeżeli się okaże, że tak na dobrą sprawę, to my tutaj nie będziemy mieli jakby z niego pożytku, to ja go sprzedam. Normalnie wariat, kuźwa. Bez kitu wariat. Dobra, czyli dwa takie samochody, no to tam 1300 euro załóżmy, no coś w tym stylu, nie? Za szklarnię pomidorów. No, tak powiem szczerze, czy mnie się opłaca w ogóle w to bawić? To jest, wiecie, zawsze jakiś tam zysk, niewielki, ale jest, nie? Natomiast z drugiej strony jednak to... Trochę takie upierdliwe to jest. Zwłaszcza z takim samochodem, jaki tutaj mamy do dyspozycji. Trzeba byłoby przyczepkę kupić. No dobrze, niech tak będzie. Dobra, teraz rzecz jest tego typu. Czekamy, słuchajcie, na wzrost ziemniaków i trzeba będzie je zebrać. Sprzedałem, słuchajcie, wszystkie pomidory, no i generalnie tutaj jak na razie jest problem z tym, z nawozem. Bo się skończył najzwyczajniej w świecie, ale jak na razie to jeżeli mowa o kwestii związanej ze szklarnią, to ja się wstrzymam z dodawaniem tam czegokolwiek ze względu na fakt, że się najeździłem jak porypany, tu by się przyczepa przydała. Natomiast jak na razie jesteśmy stratni i to dosyć mocno względem tego, co zarabiamy w stosunku do spłaty kredytu. No i ja bym chciał tutaj ogarnąć w tej chwili króliki. Okazuje się, słuchajcie, że 40 euro za królika dostajemy, więc, a 20 płacimy, więc 20 mamy na czysto. No to dobrze, to dobrze. 10 kurek, te kury powinny już się nieść, to już powinny być nioski, ale jeszcze jak na razie... Znaczy zaraz będziemy mogli sprawdzić, jak to tam wygląda z jajcami. A, są jajka, okej, są jajka. No dobra, to niech te jaja tutaj sobie na razie leżą. Elegancko. Dobrze. Jaja 9%. Okej, natomiast ja potrzebuję w tym momencie ogarnąć ciągnik. Ciągniki. I potrzebuję tego dużego. Okej, czyli ciężki ciągnik był podłączony tu. Dobra, to ty mi ten oprysk na razie, synu, zostaw. Jeżeli chodzi o ziemniaki, one są, z tego co widzę, gotowe już do zbioru. I tak na dobrą sprawę potrzebujemy jedynie tego kombajnu. I pytanie brzmi, gdzie ja go cholera zostawiłem, bo... O, dobra, już widzę. Na wszystkich polach możemy zbierać ziemnioki, w związku z powyższym tym się teraz zajmiemy, proszę Państwa. Zysk rzekomo z takiego poletka małej wielkości, no to jest około tam 15 tysięcy, coś takiego, takie przewidywane zyski, ale jak to będzie tak naprawdę wyglądało, tego nie wiemy. Rozłóżmy sobie to, całe badziewie. Aż się trochę tu zapultam, ale okej. I teraz pracuj, synu. I teraz pytanie brzmi, czy ja nie powinienem tu mieć, kurde, przyczepy jeszcze? czy ty masz jakiś zbiornik? Drogi. Czekajcie, jak to wygląda niby? Aha, dobra, tu się to coś sypuje, dobra, czyli te ziemniaki się niby zbierają. Dobra, jakiś tam zbiorniczek niby jest, okej. Ciśniemy. Aha, czyli ja pominąłem tutaj trochę, czyli tak to później wygląda po zbiorze. Okej, może być, nie ma z tym problemu. Nie ma z tym problemu. Większy problem jest jakby tutaj z zakrętasami. Trzymaj pracę. Troszeczkę sobie przyspieszymy, no i trzeba byłoby to zrobić jakoś tak bardziej sensownie. Oczywiście nie dam rady w ten sposób działać przez cały czas, w związku z tym będzie pracownik mi tutaj musiał pomóc, a ja będę drugim ciągnikiem to mu zabierał, tak? I o ile dam radę, chociaż nie, chyba raczej nie dam rady. Słuchajcie, mogę nie dać rady w ten sposób zadziałać, ale za to może trochę inaczej zadziałam, bo może podjedziemy sobie tak na próbę te 1600 kg zsypać. Zobaczymy, jak to ma niby funkcjonować. Podjedziemy sobie może od tej strony i później, jak rozumiem, na przyczepę to będzie można ładować. No innego wyjścia to ja nie widzę. Bo tutaj na tyle nisko to jest, że do mojej przyczepy to nie wejdzie. Ale sprawdźmy. Podjedźmy sobie tu i jak to niby będzie działało. Pracuj i co? Znaczy zaraz, kup za 5000, ale co mam kupić za 5000? Co jest za, kup za 5000? Skład ziemniaczany. Okej. No dobra, to można i tak. I teraz... Aś ty synu, wjechać tam cholera to nie jest takie proste. Pracuj i co? Jeżeli... A, to dziwne jest takie. To nie ma jak tego tam sypać. Oż ty synku. Czekajcie, czy ja to dobrze robię? No, wydaje mi się, że tak, bo tutaj tymi taśmociągami to powinniśmy zsypywać na przyczepę, nie? Kurde. Ale dlaczego on się nie chce... A, teraz się cofa. No dobrze. Czyli my tutaj nic nie zdziałamy. No dobra. Nie umiem tego zrobić. Muszę, słuchajcie, pokombinować, bo jak na razie to nie jestem w stanie tego ogarnąć. To nic. Człowiek przez całe życie się uczy, w związku z tym ja się nauczę. Dobra, słuchajcie, wiozę 5 ton ziemniaków tak na próbę, żeby zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja ze sprzedażą, i jadę do skupu ziemniaków, który na mapie znajduje się w tym oto miejscu, ale dodatkowo jeszcze na mapie mamy coś takiego, tylko trochę dalej, jak fabryka chipsów. Nie to. To nie jest fabryka chipsów. Gdzie jest fabryka chipsów, kurwa? No gdzieś tu jest. Cholerny świat i przeklęty krowi. Tu, o. Tu jest fabryka chipsów. I teraz pojadę sobie, słuchajcie, na początek tutaj właśnie do tego skupu. ponieważ chciałbym zobaczyć, jak to cenowo będzie wyglądało, a potem ewentualnie... No właśnie, bo ciul już kuźwa sobie zawalił zbiornik, to wezmę drugie 5 ton i pojadę do fabryki chipsów i zobaczę jak tam, gdzie mi się będzie bardziej opłacało, nie? Teraz rzecz jest tego typu, że co, że ja to tutaj mam sprzedać, czy gdzieś to sypać, czy po prostu... Aha, okej. Jak ty to, synu, chcesz, żebym ja ci to zrobił? Powiedz mi, kuźwa, bo... Czasami, słuchajcie, to jest tak, że ja tutaj za cholerę nie wiem, o co chodzi. A, sprzedaj, dobra, jest, że sprzedaj. No już, wjeżdżaj tu. Kuźwa. No i dobra, sprzedajemy i... Zaraz będziemy widzieć, ile tak naprawdę zarobimy. Słuchajcie, 3556 za 5 ton ziemniaków w skupie ziemniaków, nie? 3556. No i teraz trzeba oczywiście pojechać po ziemniaki tam na pole do gościa, do pracownika. Kolejne 5 ton zebrać na przyczepkę, no i pojechać do fabryki chipsów. I zobaczymy, może tam się będzie bardziej opłacało. Natomiast fabryka chipsów jest dalej, wydaje mi się, tak jak patrzyłem na mapę. Kolejna rzecz to z tym sypem ziemniaków, no to jest tak, że jak on się zapcha, to podnosi te rolki do góry i wtedy, no i wtedy oczywiście można przesypywać na przyczepkę. No ale to widzicie, no, to, taki właśnie, o, ze mnie znawca jest. Mamy kolejne 5 ton ziemniaków na pace, na przyczepce. I jedziemy teraz do fabryki chiperków i zobaczymy, jak tam będzie wyglądała, słuchajcie, sprzedaż i czy to nam się będzie bardziej opłacało. Zobaczmy tylko gdzie... A, bo ja to minąłem, kuźwa, to tutaj było. No dobrze. Ale pierwszy raz tutaj jestem, w związku z powyższym miałem prawo się pomylić. Chociaż, gdzie tu, kuźwa, wjazd jest, ty? Czekajcie, bo tu fuder... Ach, wjazd chyba od drugiej mańki będzie jakoś. Dobra, ale może tędy wykręćmy i zobaczmy, tutaj coś gra, w ogóle jakaś muzyczka, to chyba z tego domu. I teraz tak. Fabryka chiperków. Tam było 3556 euro za 5 ton. No i zobaczymy, czy tutaj będzie więcej, czy będzie tak samo, czy może będzie mniej. Ale przy okazji niedaleko 300 metrów stąd mamy centrum logistyczne, oni też każą nam tam się udać, więc będzie można i to wykonać. No i dobrze, na razie jednak sprzedaż, to jest to, co nas interesuje najbardziej, ze względu na fakt, iż, bo ponieważ pieniądz potrzebny jest. A zatem, chwila prawdy, proszę Państwa. Wjeżdżamy. I jak to będzie wyglądało? Proszę bardzo, sprawdzamy. Tyle samo, słuchajcie, 3556 euro otrzymaliśmy za 5 ton ziemniaków, czyli tak na dobrą sprawę nie ma różnicy między skupem ziemniaków a fabryką chipsów. No to dobrze, to można jeździć tam, gdzie bliżej, nie? Tak, żeby za bardzo nie kombinować, z tym, że tak szczerze powiedziawszy, to chyba najbardziej opłacalne dla mnie byłoby, słuchajcie, ogarnięcie tutaj tych pól, które są blisko takich właśnie miejsc, bo od razu byśmy tutaj sobie mogli cisnąć. My w tym czasie podjedźmy sobie jeszcze do centrum logistycznego, skoro już tutaj jesteśmy. Ten się znowu, kuźwa, ciul zapchał. I tak w kółko, panie pierdółko. Natomiast nas interesuje w tej chwili odjazd tu. Ja nie chcę oczywiście nigdzie się przenosić, ale... O... Ale podjechaliśmy. No i słuchajcie, teraz oni nam każą nawiązać kontakty z Włochami, natomiast ja oczywiście no, zrobię to nie w tym odcinku. W tym odcinku to już będzie tyle, także dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy należy do Was, więc dzielcie się swoimi doświadczeniami w Pure Farming 2018. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.